Was. W tym vlogu powiemy Wam, kogo nosi Aga pod swoim serduchem. Tak. Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Cześć, cześć, witamy Was. W tym vlogu powiemy Wam, kogo nosi Aga pod swoim serduchem. Udało nam się w końcu na ostatniej wizycie dowiedzieć. Dzisiaj też miałam prenatalne badania i zostało to potwierdzone. Tak, pani doktor nie mówiła, dopóki nie była pewna w 100%, bo oczywiście na początku było widać pupę, później dziecko się bawiło pępowiną. No ale w końcu udało się na chyba trzecim, czy nawet czwartym USG. W końcu. No to co? Fanfary. Róż chyba świadczy o jednym. Będzie dziewczynka! Tak! Tak, będzie córusia tatusia. Tak, tak jak ja jestem córusią tatusia, tak na pewno będzie moja córeczka też twoją córeczką. No. Ale w sensie... Boże! Biologiczny ojciec! W sensie, że będzie córusia tatunia, a nie, że ci potwierdzam, że ty jesteś ojcem. Jesus! No tyle szczęścia, moi drodzy, ci dowiedziałem, że to jest córeczka, to jeszcze to moja córeczka. Dzięki. Dziękuję. Ale poważnie, no... mówiłem tam w jednym wywiadzie, że gdzieś tam moje myśli szły w stronę chłopczyka. No bo wiecie, męskie jakieś zainteresowania, te same, nie wiem, jakieś tematyki, samochody. No ale tu będzie córusia, będą lalki, chociaż nie zawsze to już jest tak, co? Nie zawsze, nie każda dziewczynka bawi się lalkami. Natomiast nieważne, ważne, że jest zdrowa. Tak, to jest najważniejsze. Bardzo się cieszymy, bo właśnie zdrowa, dzisiaj cała. Zostało to potwierdzone na naszych badaniach prenatalnych, że wszystko jest naprawdę w porządku, wszystkie organy się rozwijają tak, jak powinny się rozwijać, więc każda koseczka została dzisiaj policzona. Już mamy pół metek za sobą, bo to jest chyba takie były prenatalne połowiczne. Tak. Więc no... No już nawet chyba, no już połowa, jesteśmy za połową. No. Tak, nie tak. Dużo, ale za połową, więc pół metek mamy za sobą. Coraz bliżej. Zawsze się mówiło, że te tak pi razy drzwi, 37-40 tygodni, to przecież tyle czasu, a to nie, leci. Nie, to tak po prostu mija, że z tygodnia na tydzień, tylko co chwilę otwieram aplikację i patrzę, o kolejny tydzień, o kolejny tydzień, o kolejny tydzień. No to tak, wiecie już, co będziemy mieli i teraz jest prośba do Was. Nie wiem, czy panowie przede wszystkim, czy też panie się w tym tam wiedzą, ale co zrobić, żeby teraz za drugim razem był chłopak? Macie jakieś sposoby? Pewne sposoby? Tak, na pewno się uda. Myślę, że przy drugim, albo przy trzecim, albo przy czwartym będzie chłopczyk. Będziemy tyle próbować, kochanie, żeby trafił się chłopczyk. Tak. Ale powiem śmieję wam, że... się przez łzy. Powiem wam, że myślę, że zaskoczyliśmy wielu z Was, dlatego że chyba jednak ogrom wiadomości, komentarzy pod jakimkolwiek zdjęciem, tak, po ogłoszeniu nowiny, że jestem w ciąży, jednak stawialiście, że będzie to chłopak. No nawet ostatnio się śmiałem z jednego, przepraszam, ale czy tak powiem, ale rzeczywiście śmiałem się z jednego komentarza, gdzie pani wstawiła gratulacje chłopca. Ja sobie tak od razu sobie myślę, Boże, nie wiem, była razem z Tobą w tej poczekalni gdzieś, coś no, źle usłyszał. Tak, aż tak już pewni byli swojego, a tutaj psikus. Nie, dziewczynka, więc się ogromnie cieszą, to pewnie córeczka zawsze tak jest, wiesz, dla kobiety, córeczka. Ja wiem, no dlatego właśnie tego koloru mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo, bo to nie przepadam, no ale wiem, no córeczkę to będzie, sukieneczki, laleczki. Tak. I inne różowe rzeczy. Ja się bardzo cieszę. Ja również. Kochani, robię pierwszy haul zakupowy.
Powiem Wam, że troszeczkę już tego mam, ale już Wam wszystko pokazuję, gdzie, co i jak i za ile udało mi się kupić. Część z Was wie doskonale, że jestem królową promocji i uwielbiam promocje. Uważam, że firmy często podbijają ceny, niby robią takie, wiecie, jakieś niby obniżki, tak jak ten cały Black Friday, to dla mnie to nie są żadne Black Friday. Natomiast ja lubię i gdzieś tam, nie wiem, jak się kończy sezon, wyprzedaż letniej odzieży, albo że za chwilę w sklepach będzie wchodziła jesienna, a jeszcze się nie kończy lato, więc warto iść coś kupić. Ja z takich ofert bardzo korzystam, lubię to. I powiem Wam, że ostatnio udało mi się coś kupić już dla naszej malutkiej córeczki. Pierwsze zakupy dla dziecka zrobiliśmy w Poznaniu, jak byliśmy u Jacka na naszym zjeździe ślubnych ludzików z różnych edycji. I u Jacka w Poznaniu mamy Primark. Ja, mieszkając w Anglii kiedyś, x lat temu, bardzo lubiłam ten sklep. Powiem Wam, że koszulka za funta przemawiała do mnie, naprawdę. Jeszcze miałam zawsze, jak z pracy wracałam, to Primark miałam po drodze, więc prawie byłam tam codziennie. Ale powiem Wam, że no wiadomo, że Primark jak koszulka za funta to też nie jest jakaś tam super jakość, ale dużo mam rzeczy z Primarka, które miałam kilka lat po powrocie do Polski, naprawdę. No i tak stwierdziłam, że jak dla malucha i tak ono, bo wtedy nie wiedzieliśmy, jaka to będzie płeć, będzie z tego szybko wyrastało, więc stwierdziłam, że idę i zobaczę, co mi się uda kupić, no i wyczaiłam. W Primarku w Poznaniu kupiłam, jeszcze nie wiedząc, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, w takich neutralnych kolorach. Kupiłam za 9 zł, 3 takie body. No, co mamy za rozmiar? Od pół roczku, to jedno. Kupiłam taką pakę za 20 zł. Tutaj mamy tych dla pierwszego, no, dla malutkiego dzidziuśka. Powiem Wam, że takie kolory wybierałam z myślą, że no, może być różnie. I teraz przy Was otworzę to, bo to jeszcze jest zamknięte. No i wyglądają one tak. Powiem Wam, że bardzo fajne. Dotykowo też fajnie. No i mamy ich trochę do wyboru. Kupiłam też, słuchajcie, takie śliniaki tutaj na guziczki za 13 zł. Do tego kupiłam też już w regularnej cenie takie tetrowe pieluszki, też w Bambi. No bo stwierdziłam, że to chyba o tak 20 chyba kosztowały. Będzie do kompletu ze śliniakami. I do tego kupiłam taki kombinezonik do spania, bo dużo osób mi też to polecało, że fajnie jest włożyć bobasa, zapiąć, ono się nie odkopuje wtedy. No i też w takich neutralnych kolorach. I to jest na od pół roku do roku. Zobaczymy, czy się u nas sprawdzi. Zakupiłam też rękawiczki na rączki za 9 zł, żeby się dziś nie drapał. Skarpeteczki. Co tam jeszcze zakupiłam? O! Pierwszą zabawkę taką. Też u wielu osób zobaczyłam, że dzieci bardzo lubią takie swoje muślinowe, nie wiem, takie ściereczki i do tego była taka owieczka przyszyta, więc to też myślę fajna opcja. No i kupiłam t-shirty. T-shirty kosztowały mnie, słuchajcie, naprawdę 7,50, więc szkoda było nie brać. No i wzięłam takie od 3 miesięcy do góry. Też w takich kolorach, wiecie, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy noszę w brzuszku chłopca, czy dziewczynkę. Ale myślę, że dla tego i tego by się sprawdziły. O. No i tak to wygląda. Pierwszym naszym prezentem w ogóle, jaki dostaliśmy od wujka Łukasza, burmistrza Przasnysza, to właśnie były dwa takie bodziaki. Jedne z napisem różowym, drugie z niebieskim. No i wiadomo, że z niebieskim na razie idzie do szafy. Myślę, że przyda się za jakiś czas. A teraz trzeba będzie wybrać. I wczoraj jeszcze wybrałam się do galerii i musiałam coś tam załatwić. Przechodziłam przez CK Maxx. Mówię, a wejdę, może coś będzie na promocji.
Jeszcze też weszłam do Pepco, sprawdzić, czy też kończy się lato, więc mówię, też może będą jakieś promocje, to już tak wyliczę i kupię na przykład na, jak dziś się urodzi na początku roku, to kupię tak pół roku później, może coś będzie na jakieś przecenie. I udało mi się, więc już Wam pokazuję. W TK Maxie kupiłam taki dresik. To jest w ogóle, on jest przyszyty. Więc Reeboka. Tutaj z odpinanymi nogawkami na pampersa, więc będzie można łatwo zmienić. Taki do spania z taką opaseczką na głowę. On był chyba też na przecenie, z tego co pamiętam. Nie, on nie był. 30 zł. I w TK-u jeszcze kupiłam bluzę. Po prostu w tej bluzie zakochałam się, więc musiałam z nią wyjść. I na szczęście ona była przeceniona, kosztowała 21 zł. A w Pepco kupiłam takie body na lato już. Słuchajcie, no cena po prostu sama mówi za siebie. 5 zł. Kupiłam taki kaftanik. Też, nie, on nie był na przesanie. No ale 8, więc to akurat dla takiego babaska, który się urodzi, w sumie to będzie na już od razu. Takie też na wiosnę, to też było na przecenie, 8 zł. Tutaj też z takim odpinanym na pampersa. I leginsy. Leginsy jedne w groszki za 4 zł. Drugie kwiatuszki też za 4. I dostaliśmy dwa prezenty już. Zaraz Wam pokażę, co nam wysłali. Dostaliśmy kokon do spania. Prześliczne zwierzaczki, takie leśne. Więc dziuś już będzie miał gdzie leżeć i mieć swoje drzemki. I dostaliśmy jeszcze takie body z długim rękawkiem. Takiego misiaczka. Przepiękne. Tutaj dostaliśmy taki piękny kombinezon z żubrem. Z kapturkiem. Super. I spodeneczki. Ja Wam powiem, że mam nadzieję, że nie zwariuję, zanim dziś przyjdzie na świat i nie wykupię, nie wiem, większości sklepów. Mam nadzieję, nie, znaczy wydaje mi się, że jestem dosyć rozsądną osobą, ale jak się wchodzi w taki dział, gdzie są niemowlęce rzeczy, po prostu i teraz takie malutkie buciczki albo bluzeczki, te kurteczki, swetereczki, to jest takie słodkie, że wszystko by się chciało mieć. Ale ja muszę najpierw posegregować to, co już mam. Posegregować to rozmiarami, wyprać to wszystko, wyprasować. I myślę, że już powoli zaczynam to robić, dlatego że wiele z Was i wiele też moich koleżanek mi powiedziało, że lepiej to zrobić zanim się jeszcze ma wielki brzuch i za długo się nie będzie można stać przy tym żelazku, a po drugie brzuch przeszkadza też przy desce do prasowania. Ja sobie jeszcze tego wyobrazić nie mogę, bo ja bardzo lubię prasować i dużo prasuję w domu, więc i mi jeszcze nic nie zawadza, ale wierzę, że tak może być. Dlatego najpierw sobie poselekcjonuję to, co już mam. Jeszcze też jestem przed zrobieniem listy, co potrzebuję do szpitala, co potrzebuję na takie pierwsze dni naszego bobaska. Więc muszę usiąść i na spokojnie to wszystko spisać. Będzie mi o wiele, wiele łatwiej. Właśnie poodcinałam wszystkie metki. I jeszcze ja też wycinam metki nawet u siebie i u Wojtka, jak prasuję, to nie wiem, czy wy wycinacie, ale te w środku, bo niektóre te po prostu te książeczki do przeczytania, to ja nie wiem, dla kogo są. Ale wiecie co? Odcinając metkę, zauważyłam jedną rzecz. Ta bluza w TK Maxie pierwotną cenę, słuchajcie, swoją miała 300, chyba 20 czy 330 zł. I tak się zastanawiam, kupilibyście dziecku taką bluzę na pewnie kilka razy do założenia za 300 zł? Powiem Wam, że niektóre ceny ciuszków dla dzieci są kosmiczne i nie wiem w ogóle skąd one się biorą. Ja czasami bluzę za 300 zł to dla siebie się zastanawiam, czy warto. 5 razy się zastanawiam, czy muszę, czy warto, czy faktycznie potrzebuję. A dla dziecka?
No nie wiem, chyba troszeczkę kosmiczne ceny i chyba troszeczkę za wysokie. No ale cena 21 zł mnie przekonała, bo za taką cenę można było zakupić. Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Miło was widzieć. Znaczy, my was nie widzimy. Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Cześć! Już zaczynamy któreś powitanie. Jesteśmy po zrobieniu zdjęcia. Już chyba po prostu głupawka nam odbija, naprawdę. Nie jest to łatwa praca, jak się nie ma nikogo do pomocy. Tak naprawdę. Więc okres wakacyjny, wszyscy powyjeżdżali, zostaliśmy sam, Kraków jest pusty. Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Witamy, witamy i o zdrowie pytamy.